Dziś nie zajmiemy się zestawem. Kurde. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktokolwiek ma prawo parodiować Gwiezdne Wojny, to albo jest to Mel Brooks, albo klocki Lego. To wszystko kosztowało mi 36 zł, a za tą cenę otrzymujemy pudełko, a w środku płyta z filmem oraz ulotkę reklamującą nowe zestawy Star Wars. Ponadto wisienka na torcie, unikalna figurka Lorda Vadera. Sama płyta oferuje nam niewiele. 20 minut filmiku, pierdyliard wersji językowych i tyle samo napisów. Sam filmik to taki miszmasz wszystkich części. Opowieść pełna dynamizmu, akcji i przede wszystkim humoru słownego i sytuacyjnego. Film polecam każdemu. Dzieciom, dorosłym, fanom i niefanom sagi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. I pewnie jesteś ciekaw, dlaczego Vader ma na torsie medal. Tego dowiesz się, oglądając właśnie ten film. Na razie.